Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj artyści udowadniają, że są zajebiści, czyli 10 najlepszych koncertów serii Tiny Desk. Odpowiedzialnym za Tiny Desk jest NPR Music, które powstało w 2007 roku. W 2009 założyli kanał na YouTubie NPR Music. Na początku były to koncerty zarejestrowane u nich w radiu, jak i również bardzo ciekawy projekt, który się nazywał Project Song, o którym muszę powiedzieć chociaż w paru słowach. Ideą tego projektu było zaproszenie artysty do zabawy muzyką, sprowokowanie jego kreatywnej strony i obserwowanie, jak wygląda praca twórcza. Artysta miał przed sobą kilka zdjęć i fraz. Mógł wybrać jedno zdjęcie, jedną frazę i na tej bazie napisać i wyprodukować piosenkę w zaledwie 2 dni. Najlepszym odcinkiem z tej serii, która niestety nie trwała długo, był odcinek z Mobim. Towarzyszyła mu wokalistka Kaylee Scar, z którą wiele razy współpracował. Moby i Kaylee spośród paru surrealistycznych zdjęć wybrali zdjęcie pana w lesie z chmurą zamiast głowy, a do tego słowo Sunday, czyli niedziela. Na napisanie tej piosenki mieli 2 dni. W niecałe 24 godziny powstały 2 wersje. Piosenkę zainspirowaną zdjęciem i słowem niedziela nazwali Gone to Sleep. Tak jak już wcześniej powiedziałem, Project Song nie przyjął się, powstało zaledwie kilka odcinków, za to wielką popularność zdobyła seria Tiny Desk. Jeszcze muszę zaznaczyć, że za Tiny Desk, jak i za Project Song jest odpowiedzialny dziennikarz NPR Music, wielki pasjonat muzyki Bob Boylan. Jeszcze wracając na 5 sekund do Project Song. Wspaniały pomysł, który upadł. Mam pewnego rodzaju teorię. Wydaje mi się, że artyści bali się uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Nawet sam Moby powiedział, że miał wielkie obawy, tremę, przez myśl nawet przeszło mu, żeby oszukać. Pomysłodawca Bob Boylan wie, jak postawić artystów w niepewnej sytuacji, jak sprowokować ich, żeby udowodnili, że są zajebiści. Jego następne dziecko, czyli Tiny Desk, moim zdaniem również pełni taką rolę. Koncerty z tej serii naprawdę odbywają się przy małym biurku w biurze tego radia. Publiczność jest zaledwie parę kroków od występujących zespołów, co bardzo stresuje artystów. I od razu 10. miejsce, 10. symboliczne miejsce. Dowodzi tego, że nawet najwięksi stresowali się przy małym biurku. Symboliczne 10. miejsce, pierwszy koncert zarejestrowany przez Tiny Desk w 2009 roku, legenda Tom Jones. Bob Boylan był mega zaskoczony, że artysta, który od ponad już w tym momencie 50 lat występuje na scenie, był zestresowany koncertem przed garstką ludzi w biurze. Wtedy Bob zrozumiał, że Tiny Desk to mega pomysł. 10. symboliczne miejsce, Tom Jones. Yeah, yeah. Something wonderful is happening here. It's indescribable, don't let it disappear. Take this moment now before it's lost. Give yourself away, don't count the cost. Na 9. miejscu musiałem go wcisnąć, Billy Corgan z The Smashing Pumpkins, piosenka Tonight Tonight akustycznie. Na 9. miejscu. Na 8. miejscu zespół, którego muzyka jest określona jako Dream Pop, Ambient Pop,
Bardzo trafne określenie. Cigarettes After Sex. Porównując ich koncert z Key EXP z świetną produkcją, podkręconą muzyką, tym razem w Tiny Desk są, w cudzysłowie, są sami ze swoją muzyką. Bez kompleksów dzielą się swoimi marzeniami, dzielą się muzyką ze swoich marzeń. Na 8. miejscu Cigarettes After Sex. Na 7. miejscu Tame Impala. Przez pandemię Tiny Desk stworzyło wersję home, czyli artyści nagrywają koncerty w swoim domu. Wiem, to już nie jest to samo. 7. miejsce troszeczkę oszukane. Musicie mi to wybaczyć. Tame Impala jak zawsze genialnie. Sound system, niesamowita wersja. Z jaką łatwością im to przychodzi. Kevin Parker, dyrektor generalny całego przedsięwzięcia, bawi się guzikami, pokrętłami, dodając charakteru swojemu domowemu sound systemowi. This is Tame Impala sound system. You guys ready? Miejsce 6. Na 6. miejscu Common ze swoim zespołem August Green. To jest ich drugi raz w Tiny Desk. Common wystąpił w specjalnym odcinku w Białym Domu jako solowy akt. Yes, yes, y'all, and you don't stop until the beat comes, this will be the sure shot, come on. Towarzyszyli mu muzycy sesyjni, m.in. Robert na klawiszach i Kariem na perkusji. I to właśnie tam w Białym Domu powstał pomysł, żeby panowie razem założyli zespół. Nazwali się August Green. Common jest jednym z moich ulubionych raperów. Mega flow, perfekcyjna dykcja, pięknie opisuje ważne, delikatne tematy. Wybrałem dla was piosenkę Black Kennedy. Razem z nimi gościnnie Samora Pinterhughes. Muzyk, kompozytor. Mega pozytywny gościu, zaśpiewał refren, który porwał publiczność. No matter how rich I get, I'ma pour it back. The jurisdiction, the justice, non-fiction. Foster the People. Pamiętacie ich hit, który leciał w radiu? Przyjemna piosenka, która umilała nam jazdę samochodem, zakupy czy też wypad do restauracji. Niektórzy nie wsłuchiwali się, często też nie rozumieli słów. Piosenka opisuje masakrę w Columbine, gdzie dwóch młodych chłopaków zabiło 12 uczniów, nauczyciela, po czym popełniło samobójstwo. Piosenkę napisał Mark Foster, który zanim założył zespół, pracował jako kompozytor dżingli reklamowych. Ta praca plus jego talent dał nam wiele chwytliwych melodii, które nawet akustycznie w Tiny Desk brzmią niesamowicie. Foster the People udowadniają, że są zajebiści. Na 5. miejscu Pumped Up Kicks, Foster the People. Waited for a long time. Yeah, the slide of my hand is now a quick pull trigger. Reason with my cigarette. Then say your hair's on fire, must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, loud run my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, loud run my. Na 4. miejscu Cruel Tiny Desk, 56 milionów wyświetleń, rekord NPR Music, Anderson .Paak and Free Nationals. Posłuchajcie wyluzowanego gościa. Tak na marginesie, ktoś, kto w tym samym czasie śpiewa i gra na perkusji, nie pochodzi z naszej planety. Hey! Well, that's exactly where the nigga came for. You, taking shots from afar, I'ma meet you at your front door. So hard to be doing what you really meant for beauty. But don't I make it look easy? Don't I make it look good? Hey, you drank up all my liquor, come on. What I'm supposed to do now? And you talking, I'm
Na liście nie może zabraknąć reggae. Trzecie miejsce Chronix, jamański artysta, który zadebiutował w 2017 roku ze swoją płytą Chronology. Wielki potencjał, o którym jeszcze będzie głośno, uwierzcie mi. Co mi się w nim podoba? Miesza bardzo dużo rootsowego reggae z elektroniką, dancehall. Ostatnio wypuścił parę nowych piosenek zapowiadających nową płytę, linki w opisie. Dzisiaj posłuchamy wersji Skanking Suite z Tiny Desk. Down full style, she clear up full vibes. Hey, when the bills, them the rent and the mortgage due. Yeah, yeah. When me chalice, when your best friends are gone and it's only you. Light up a spliff, turn up the music, skanking sweet. Everybody wanna feel hairy. Forget your troubles and rock with me. You know, feel a reggae music sweet, oh yeah. Drugie miejsce. Macklemore i Ryan Lewis, czyli jak rozpocząć imprezę na przerwie w biurze. Charyzma, energia, wszystko na wyciągnięcie ręki, tylko w Tiny Desk. To jest petarda, naprawdę to jest petarda. Po prostu posłuchajcie. Great white shark on shark, we walk. Time to go up, come to says goodbye. I got a world to see. Girl, she wanna see wrong. Caesar make you a believer now. Never ever did it for a throne. That validation comes, so giving it back to the people now. Sing the song, it goes like. Raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. Got my city right behind me. If I fall, you got me. Learn from that player, gain humility. Then we keep marching ourselves. Na pierwszym miejscu irlandzki zespół z piosenką Zombie, czyli The Cranberries. Na wokalu niesamowita Dolores, matka, żona, koleżanka, wspaniała wokalistka z oryginalną barwą. Jej smutne oczy podkreślają piękno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Mega koncert. W pewnym momencie Dolores pyta się publiczności, czy mają jakieś życzenie. Zombie? Okej, tylko nastroje gitarę. Nie zasłonięci tonami elektroniki, po mistrzowsku grają piękną piosenkę, protest song krytykujący działania IRA. Jest to hołd oddany dwóm chłopcom, którzy zginęli podczas ataku bombowego.